W tym momencie głosowanie, już przycisk głosowania jest już aktywny, przy czym głosujecie Państwo dopiero, kiedy Pan Przewodniczący zada pytanie, kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Wtedy osoby, które są za, podnoszą rękę i klikają na urządzeniu przycisk za, który wygląda w ten sposób. Głosowań, wtedy możecie już Państwo w tablecie sobie zobaczyć, jakie są wyniki tego głosowania. Te wyniki będą też widoczne oczywiście na ekranie. Kolejna funkcja to jest funkcja dyskusja. Jeżeli któryś z Państwa zgłosi się do dyskusji za pomocą przycisku proszę o głos, wtedy u Pana Przewodniczącego Rady jego nazwisko pojawi się na liście zgłoszenia do dyskusji. I wtedy Pan Przewodniczący udziela głosu osobie według kolejności zgłoszeń.